Dzień dobry. W tym semestrze to już chyba koniec, ostatni nasz wykład. Dlatego na podsumowanie chciałam omówić w punktach, z czego ma się składać projekt graficzny i udzielić kilka konkretnych wytycznych, którymi można się posługiwać, żeby stworzyć projekt graficzny. Projekt graficzny, mówię tutaj bardzo szeroko, mam na myśli zarówno właśnie ulotki, foldery rozkładane, ulotki jednostronicowe, jak i wszelkiego rodzaju inne druki płaskie, czyli też katalogi, kalendarze, wizytówki, wszystko to, co właśnie się drukuje w płaskiej formie. Projekt graficzny to w zasadzie układ graficzny. Projekt graficzny składa się z dwóch podstawowych rodzajów elementów plastycznych, czyli na każdy z tych projektów składa się z elementów graficznych i mamy dwa rodzaje. Typografia, czyli czcionka, to jest wszystko, co jest związane właśnie z tekstem. Przede wszystkim rodzaj czcionki, o którym już mówiliśmy, szeryfowe, bezszeryfowe, jednoelementowe i tak dalej. Wielkość czcionki, czyli duże litery, mniejsze litery, też majuskuły, a minuskuły. Kolor, oczywiście kolor bardzo istotną rolę odgrywa właśnie w projektach graficznych, najsilniej oddziałuje na percepcję. I układ, czyli właśnie czy robimy na środku tekst, czy wyrównujemy do lewej strony, wszystko w jaki sposób układamy tekst na całym projekcie. To jest to, co dotyczy pracy z tekstem, czyli typografia. Jeszcze tutaj dla przypomnienia właśnie z Wikipedii nad Gutenbergiem mamy właśnie definicję kształtowanie struktur i aranżacji języka w jego wizualnym wymiarze, czyli wszystko to, to w jaki sposób język jest przedstawiany wizualnie. Czyli właśnie to jest typografia, bardzo szerokie ujęcie tego problemu. Więc typografia, czcionka, tekst to są jeden rodzaj elementów. Drugim rodzajem to są wszelkie materiały ilustracyjne, czyli właśnie wszelkie materiały graficzne. Zdjęcia, tak jak tutaj mamy zdjęcia, ale też ilustracje, czy właśnie też elementy graficzne, czyli właśnie jakieś aple, czyli jednolite płaszczyzny, figury geometryczne, regularne bądź nie, to są właśnie też elementy graficzne. Czyli mając te dwa rodzaje elementów, tworzymy, proszę Państwa, właśnie układ graficzny. Ciekawym zadaniem, na które Państwa namawiam, jest właśnie zaprojektowanie czegokolwiek, tak? Jakieś ulotki folderu. Jeśli Państwo właśnie wypiszą najpierw elementy, które mają się znaleźć na projekcie. Następnie te elementy podzielimy na typograficzne i graficzne. I mając te elementy jak puzzle w układance, można sobie w jakimś właśnie konkretnym projekcie, na konkretnej kartce zacząć układać te elementy. Czy coś ma być na górze, czy z prawej, czy z lewej, czy na górze, czy na dole. Dlatego projektowanie graficzne tak się zaprzyjaźniło z programami komputerowymi, ponieważ grafika komputerowa, programy graficzne, komputerowe ułatwiają zmiany wielkości czcionek, zmiany kolorów. Nie trzeba po prostu ręcznie, analogowo tworzyć tych elementów. Można w komputerze łatwo dużo wariantów jednego projektu stworzyć i porównać, wybrać potem najlepszy.
Dobrze, czyli typografia i grafika mogą się składać z kilku elementów i to nam powinno dać... Teraz szukamy układu graficznego i chciałam dać kilka wskazówek, jak właśnie stworzyć dobry układ graficzny, czyli dobry projekt graficzny. Jeśli chodzi jeszcze o typografię, o czym należy pamiętać przy czcionkach? Żelazna zasada, żeby minimalizować liczbę czcionek. Tak naprawdę w dobry projekt powinien mieć dwie czcionki. Jedną, dwie czcionki. Trzy to już jest, jeszcze też jest dopuszczalne, ale to już jest dużo. Powyżej trzech rodzajów czcionek w większości przypadków można uznać za błędne, aczkolwiek wiadomo, że są wyjątki od reguły. Pokażę przykład złego zastosowania czcionek. Tutaj mamy właśnie bardzo czcionkę bezszeryfową, czcionkę szeryfową. Jeszcze mamy duże litery, małe litery, plus jeszcze zaplątała się czcionka z tego logo. Jeszcze tego typu czcionka. Pod kątem typograficznym fatalny projekt. Dla porównania, tu mamy prostą czcionkę. W zasadzie jest to jedna czcionka, logo stanowi drugą czcionkę. Też tutaj projekt innego typu. Jest to prosta dosyć czcionka, trochę ozdobna pisanka. I proszę zobaczyć, że w całym projekcie została zastosowana jedna czcionka. To jest jeden rodzaj litery, jeden rodzaj alfabetu, jeden rodzaj, przepraszam, czcionki, jedynie wielkość jest zróżnicowana. Nie jest to wyszukana jakaś historia, tak samo jak tutaj mamy prostą czcionkę, ale czasami lepiej właśnie w tej prostocie poszukać piękna niż na siłę nadużywać właśnie rodzajów czcionek. Tu też mamy nadużycie, dużo różnych czcionek, które nie do końca ze sobą na dokładkę współgrają. Więc w typografii pamiętajmy, żeby ograniczyć się do najlepiej do dwóch czcionek i jeszcze nie mówiliśmy chyba o typowych wielkościach czcionek. Jeżeli mamy druk, to jest kartka A4, typowa kartka z biurowych drukarek. Pismo jednolite na takiej kartce, czyli też na ulotkach, to jest dwunastka, czyli wielkość czcionki dwunastka to jest taki najbardziej powszechny, prosty, łatwy do czytania wielkość tekstu. Czasami używa się mniejszych, jedenastki, dziesiątki. Ósemka jest przyjęta jako najmniejsza czcionka, z którą każdy powinien bez problemów rozczytać. Poniżej ósemki trzeba się liczyć z tym, że nie każdy odczyta to pismo. Jest jeszcze często stosowana czternastka, zwłaszcza w drukach dla dzieci, w książkach dla dzieci, albo też dla osób starszych z problemami z wzrokiem. To jest też jak najbardziej poprawne stosowanie czternastki. To 14, rozmiaru czternastki dla czcionki. I nagłówki, tytuły oczywiście powinny być większe i namawiam Państwa, żeby nagłówki, tytuły były dużo większe od tekstu ciągłego, czyli właśnie jeżeli mamy tekst ciągły czternastką napisany, czy tam dwunastką, przepraszam, to żeby nagłówki dać nie czternastką, tylko jeszcze większą cyfrą, czyli na przykład szesnastką, osiemnastką. Czyli różnicujemy znacznie wielkość nagłówków, tytułów od wielkości tekstu ciągłego.
To tyle o typografii. W grafice, jeśli chodzi o elementy graficzne, czyli zdjęcia, ilustracje, aple, proszę pamiętać, że kolor jest taką właściwością tych elementów, która najbardziej oddziałuje. Też jak Państwo teraz popatrzą na mój stół pełen ulotek, to najbardziej rzucają się te kolorowe rzeczy w oczy, prawda? A te takie neutralne już znacznie mniej. Czyli kolor jest cechą, która najbardziej, najsilniej oddziałuje, najbardziej przyciąga wzrok odbiorcy. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym kolorze. Ja tu go sobie też napiszę. Kolor. Pamiętajcie Państwo, że o podziale. I teraz kilka zasad właśnie chciałam podać na temat koloru. W zależności od tego, jaki chcemy uzyskać przekaz w naszych projektach, czy te projekty mają być pobudzające, czy do aktywności różnych, czy mają być raczej właśnie uspokajające, refleksyjne, pobudzające intelekt, to inne też można tu kolory zastosować. Zasadą ogólną jest taka teoria, że kolory ciepłe pobudzają, a zimne kolory uspokajają. Zimne, czyli właśnie błękity, zielenie są uspokajające, a czerwony, pomarańczowy, różowy, żółty są kolorami pobudzającymi. Kolejna kwestia kontrastów. Teraz pytanie, czy projekty budować na zasadzie kontrastów. Tu mamy kontrast kolorystyczny, zresztą obok też podobne kontrasty. Ciepłe, żółte kolory zostały w kontrze do niebieskiego, zimnego koloru zaprojektowane. Kontrast też działa pobudzająco w projektach. Jeżeli chcemy mieć zestaw uspokajający, wtedy idziemy w monochromatyczne zestawy, czyli szukamy czegoś jednolitego. Błękity czy fiolety z zielonym. To jest właśnie jedna gama kolorystyczna, znaczy zimna tonacja kolorów. Tak samo tutaj w ratuszu staromiejskim ratuszu miasta też mamy zimny zestaw kolorów, który uspokaja. Trzecią zasadą dotyczącą koloru, czyli pierwsza jest ta, że ciepłe, zimne, druga kontrasty bądź kolory zbliżone i trzecia zasada to po prostu zastanowić się, który z tych kolorów jest dla nas jakby wiodący, najważniejszy. Pokazywałam Państwu już książkę Timothy Samara Kroje i kolory pisma, w której właśnie w zależności od atmosfery, jaką się chce w projekcie wywołać, kruchości czy sportowej atmosfery, jeżeli to są plakaty dotyczące właśnie aktywności fizycznych, to można sobie stworzyć taką paletę kolorystyczną, która sprzyja wywołaniu takich emocji. Barwy kruchości kompletnie inne, właśnie zimne, bardzo jasne, w zależności właśnie, jeżeli coś ma być dotyczące strefy miejskiej, sztuczności, to te zestawy kolorystyczne są tu podane. Czyli jest to taka ściągawka, ale Państwo oczywiście też możecie tworzyć intuicyjnie własne zestawy w zależności od skojarzeń. Czyli projektując, trzeba sobie zadać pytanie, jakie chce się przekazać emocje, czy ma to uspokajać, pobudzać, czy to ma być w jakim charakterze. Można wybrać wiodący kolor, dominujący. Następnie zastanowić się, czy z tym kolorem, czy do tego koloru dobieramy kontrasty, czy raczej właśnie zestaw zbliżonych kolorów.
I to wszystko w zależności też od przekazu oczywiście, czy chcemy kontrasty, czyli pobudzić, czy chcemy uspokoić. To tyle dygresji na temat kolorów w układach graficznych. I teraz to, co dla nas dzisiaj powinno być najważniejsze, no to właśnie czym się kierować w tych układach graficznych. Mówiłam teraz o kolorze, jest jeden z aspektów. Jednak sam, nawet jeśli mamy czarno-biały układ graficzny, trzeba rozpocząć od hierarchii. Hierarchia. Od hierarchii ważności, tego co dla nas w projekcie jest najważniejsze. Jeżeli ten tytuł 454 jest dla nas najważniejszy, to trzeba sobie też to uświadomić, co ma być mniej ważne. Po kolei wszystkie elementy, czyli na przykład tytuł i stopka z danymi nieco mniejsza. Nazwa instytucji. I jeszcze właśnie podnazwa. To samo dotyczy właśnie wnętrza projektów. Nagłówki i tekst ciągły. Proszę spojrzeć na ten folder Laureaci. Mamy tutaj materiał ilustracyjny. I dla przeciwieństwa tutaj chaos informacyjny, znaczy no widzimy, że to jest najważniejsze, ale Sopot You, Souvenir Shop, tak naprawdę jest na jednej stopie. Czy nazwa jest dla nas ważniejsza, czy ta podnazwa jest dla nas ważniejsza? I w końcu właśnie ten projekt, który chciałam też omówić z Państwem. Tutaj mamy bardzo duży natłok informacji i nie ma tej hierarchii pokazane. Patrząc na tą ulotkę, no domyślamy się, że to jest najważniejsze, bo jest największe i jest na górze. Ale tak naprawdę reszta rzeczy, patrząc na tę ulotkę, nie czytając jej od góry, bo ulotkę nie zawsze czyta się od góry do dołu, to tak naprawdę w tej ulotce mamy duży chaos informacyjny, nie wiemy co jest najważniejsze, czy ten ekoturyzm, który jest tutaj dużymi literami napisane, czy jednak to, co jest wyżej napisane, ale mniejszymi literami i mniej czytelne. Więc ustalenie hierarchii ważności w projekcie jest rzeczą niezwykle ważną. Jeżeli mamy ustaloną hierarchię ważności, do niej można dostosowywać wtedy wielkości czcionek, elementów różnych. Bardzo duże, mniejsze i bardzo małe. Jest chronologia jasna. Duże, mniejsze i na dole też. Tu tak samo. Najważniejsze, mniej ważne i trzecia hierarchia ważności. Czyli hierarchia jako najważniejszy element. I co za tym idzie, to proporcje. Proporcje. Proporcje nie tylko właśnie czcionek, ale proporcje też materiału ilustracyjnego do tekstu. To, co mamy tutaj błędnie zastosowane. Mamy tak samo ważne, wszystko zajmuje tyle samo proporcji. Proszę zwrócić uwagę, tutaj też taki projekt, który mi się nie podoba ze względu na te proporcje, że mamy chaos informacji, nie wiemy co jest najważniejsze. To 30 lat widzimy, że jest bardzo wyróżnione i to trochę mniej, ale dużo jest rzeczy, które zajmują tyle samo powierzchni, zarówno o typografii, jak i grafiki. Czyli te proporcje uzależniamy od hierarchii ważności. Następna informacja to jest rezygnacja z niepotrzebnych rzeczy. Rezygnacja ze zbędnych rzeczy. To jest bardzo ważna rzecz. I czwarty punkt, pusta przestrzeń. Przy projektach proszę zobaczyć, jak to wspaniale działa. Ostatnia rzecz to jest prostota, o której już mówiłam, prostota. Im projekt prostszy, tym jest bardziej czytelny.
jak mamy natłok informacji ilustracyjnych czy tekstowych, robią się projekty nieczytelne. W prostocie tkwi piękno i to jest główna zasada projektów. Dziękuję uprzejmie za cały wspólny semestr i do zobaczenia w kolejnych spotkaniach.